Łączyła ich pasja i wspólny cel. Uczestnicy zespołu pieśni i tańca Giżycko nie widzieli się kilkadziesiąt lat, ale wielu z nich bez wahania przyjęło zaproszenie na zjazd zorganizowany przez Małgorzatę Balutę. Inspiracją do odnowienia dawnych kontaktów był film dokumentalny o zespole pieśni i tańca Giżycko zrealizowany przez działaczy Fundacji Start. Widziałam taką wielką owację w oczach i zadowolenie wśród uczestników i postanowiliśmy wraz z moim mężem kontynuować to spotkanie. Na członków zespołu czeka wiele tajemnic i wiele niespodzianek. Pierwszą niespodzianką to jest to, że jesteśmy ubrane w stroje ludowe, w których żeśmy tańczyły 40 lat temu. Było to nie lada wyzwanie, bo 40 lat to jednak zmienia sylwetkę i u mężczyzn, i u kobiet. Następnie piękne kotyliony, które otrzymali uczestnicy, którzy przychodzą. Zespół pieśni i tańca Giżycko powstał w roku 1971 i działał przez 20 lat. W tym czasie występowało w nim łącznie około 100 osób. Na zjazd dotarło 60 uczestników formacji. Niektórzy obecnie mieszkają za granicą. Przyjechałam z Niemiec, mieszkam w Niemczech. Jadę od soboty etapami, żeby dotrwać na to spotkanie. Najpierw oglądaliśmy ten film, co był wyświetlony w kinie Fala. Gosia wyszła z propozycją, żebyśmy się spotkali. No i zaczęło się tak, organizowaliśmy. Utrzymują członkowie zespołu między sobą kontakt prywatnie. I dotrzeć do wszystkich, to trzeba było po kolei do każdego dzwonić, jeden drugiemu przekazywał numer telefonu, Facebook. Grupa się zawiązała w internecie i każdy dołączał. W zespole byliśmy kilkanaście lat, w zależności od członka zespołu, i po 30-40 latach spotkać się i rozpoznać się, to jest czasami sztuka, ale to jest łezka wokół się kręci, jak się zobaczy i się rozpozna te osoby, młodość wraca. No niesamowite, tak jak pani pewnie widzi, jakaś łezka wokół się kręci, głos się łamie, wzruszenie jest bardzo duże. To był dzień pełen wzruszeń i wspomnień. Wspomnienia wiążą się z najpiękniejszymi latami naszego jakby życia, czyli cała nasza młodość, szkoła średnia. Dla niektórych też dalsza część, czyli jeszcze po szkołach ci, co zostali w Giżycku. No i wiadomo, z czym to się wiąże. Młodość, znajomości zawierane. W zespole też związki powstawały, które zakończyły się małżeństwem. Ale to, co nas łączyło, to chyba właśnie ta kurpiowska, ta krakowska suita, ta muzyka ludowa, miłość do właśnie do folkloru i te przyjaźnie, które wtedy były takie mocne. Bo ja właściwie nie miałam tu wrogów. Może były jakieś niesnaski czy konkurencja, ale generalnie wszyscy członkowie zespołu, czy to starsi, czy młodsi, są moimi znajomymi i te przyjaźnie przetrwały wiele lat i możemy dzisiaj właśnie świętować taki dzień. To, co żeśmy przeżyli w przeszłości w zespole, to jest niezapomniany czas. Takie poczucie wspólnoty, jedności, radości, dynamiki nie spotkałam nigdzie. To była nasza młodość, to były nasze bardzo fajne lata. Zespół pieśni i tańca Giżycko zrzeszał uczniów szkół średnich. W czasach Polski Ludowej przynależność do takiej grupy dawała młodym talentom wyjątkowe możliwości. Od występów na scenach teatrów w całym kraju po zagraniczne podróże. W tamtych czasach, w których żeśmy, że tak powiem, byli młodzi, możliwości spędzenia czy wolnego czasu, czy brania udziału w jakichś aktywnościach takich kulturalno, jak to nazwać, rozrywkowych, nie było tak wiele. Taką zachętą do wstąpienia do zespołu były też wyjazdy z zespołów. Zagraniczne. Zagraniczne, tak. Pierwszy praktycznie wyjazd po kilku miesiącach, na przykład już do Bułgarii, był na tyle atrakcyjny, że nie można było sobie tego odmówić. No a poza tym wkraczało się w towarzystwo, które liczyło kilkadziesiąt osób ze wspólnymi jakimiś zainteresowaniami, pasją związaną z tańcem, śpiewem. Pojechaliśmy na festiwal i któregoś dnia, już po koncercie, leżałyśmy z dziewczynami na łóżkach, gorąco było bardzo i nagle okna zaczęły
chodzić. Ja mówię, dziewczyny, Boże, jaka jestem zmęczona, okna chyba, ja coś mam z widy. Nie, nie, to coś się chyba dzieje. Okazało się, że jest trzęsienie ziemi, jest ewakuacja, więc najszybciej jak potrafiłyśmy, omal nóg nie pogubiłyśmy, zbiegłyśmy na dół i okazało się, że rzeczywiście to było trzęsienie ziemi. Więc nie dość, że pierwszy wyjazd zagraniczny, gdzie tak naprawdę to jeszcze był ten czas, kiedy ja to byłam nieletnia, więc miałam taki czerwony paszport, trzeba było pismo napisać, poczekać na ten paszport, odczekać. Jak dostałam ten paszport, to w ogóle było wielkie szczęście. Pierwszy lot samolotem właśnie do Bułgarii, no i pierwsze takie występy zagraniczne, to był zespół Pieśni Tańca Giżycko. Jesteśmy już przed koncertem. Okazało się, że moja walizka została w hotelu. Nie miałam się w co przebrać, więc miałam taki prywatny transport do hotelu, po walizkę, cała w stresie, bo to trzeba było szybciutko. Udało się dojechać na czas, przebrać. Tańczyłyśmy, czy śpiewaliśmy koncerty, gdzie było też 30 stopni, trzeba było się przebrać w ciągu 2-3 minut, tak? I to była niesamowita rzecz, kiedy w sumie wszyscy żeśmy współpracowali i nie było intymności, tak? Praktycznie chłopacy nam zawiązywali buty, my żeśmy się przebierali. Zespół był bardzo młodym zespołem, gdzie liczyli od 14 do 20 paru lat, więc cały wigor, cała uroda, ten czar, to wszystko składało się właśnie na to, że zespół był bardzo takim, no takim energicznym, a poza tym oni byli bardzo zaangażowani w pracę, bardzo kochali to, co robili, bardzo się przyjaźnili, a poza tym no, zespół miał dość wysoki poziom, dlatego że dbaliśmy o to, żeby wtedy, kiedy zespół występował, był dopięty, żeby wszystko było dopięte na ostatni guziczek. I jeździliśmy za granicę i mnóstwo było występów w Polsce. Zawsze byliśmy oklaskiwani, cieszyliśmy się dużą popularnością. Organizatorzy zjazdu przygotowali niespodziankę dla gości. Ubrani w stroje ludowe wykonali fragmenty tanecznego repertuaru zespołu. Na koniec wszyscy zatańczyli poloneza.